Pracowałem na imię, wiesz, jak, no ja dzisiaj tak sobie myślałem, mówię, po co jedę na ten meeting, bo przecież ja się dobrze czuję, nic mnie tam specjalnie nie rusza, ale jak przyjechałem tutaj, to już po prostu widzę, że ten tydzień, tam troszkę więcej, jak nie byłem na tym meetingu w Realu, to już jednak swoje robi, bo już różne takie reakcje u siebie zaobserwowałem. To jest teraz dla mnie zawsze taka informacja. Jak coś mnie denerwuje, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. To nie to, że ktoś jest po prostu, tylko coś jest ze mną nie tak. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie to, co było w tych refleksjach dzisiaj, że ja jestem tym narzędziem. I ja zobaczyłem, że ja cały czas z tym walczę, że nie mogę się pogodzić z tym, że to, co dobre zrobię, to zawdzięczam Bogu, ale to, co złe, no to sobie. Jak się nachlałeś, zapaliłeś, no to ty jesteś winien. Ale jak zrobiłeś coś dobrego, no to Bogu dziękuję, nie? Bo to dzięki łasce Bożej. No i ja tego trochę nie potrafię zrozumieć. Chociaż nieraz to rozumiem, nie? I tak samo mi wyszło z tym cierpieniem, że jeśli cierpię, jeśli jest mi źle, no, tak jak teraz, tam na początku, no to znaczy, że coś gdzieś się pogubiłem. Nie idę tą drogą, którą znam, którą mi pokazuje ten program, która mówi o właśnie wierze, nadziei, miłości, o bezinteresowności, tylko chcę po prostu iść swoją drogą. A jak chcę iść swoją drogą, no to zaczynam cierpieć. Chyba, że jest to taka sama droga, jaką wymyśliła ta wspólnota, czyli ten główny nauczyciel, od którego to wszystko wyszło, że pomaganie innym pomaga mnie. I tak naprawdę to zdaję sobie sprawę, że ja nawet teraz, chociaż mam jakąś tam wiedzę i tyle doświadczeń, to ja najchętniej bym robił wszystko to, co jest złe. No tak z mety, ale robić to, co dobre, no to już to jest mi już trudniej, nie? Czyli po prostu być miłym, serdecznym, coś dawać bezinteresownie, zająć się kimś bezinteresownie. Słuchajcie, ja dzisiaj gadałem chyba z godzinę z gościem. Do momentu, aż mu powiedziałem, o 17 jest tutaj w komedii takie spotkanie. A on mówi, a po co mi to, jak ja nie mam problemu z alkoholem, nie? I mnie od razu, mówię, tak, ty nie masz problemu, to ja nie mam o czym z tobą rozmawiać tak naprawdę. Zamiast dalej jakoś to ciągnąć i ten, bo nie spełnił moich oczekiwań, nie? Moja godzina poświęcona jemu okazała się, po prostu poszła, jak to się mówi, w gwizdek. A ja nie jestem od tego właśnie, żeby to oceniać. Ja jestem tylko i wyłącznie narzędziem. I ja często tego nie potrafię zrozumieć. Dlatego się często dziwiłem, że dlaczego to najtrzeźwiejszy jest ten, co przychodzi
co wstaje rano najwcześniej, nie? A nie po prostu ten, który tam nie pije ileś tam lat i jest taki mądry i ładnie mówi na meetingach, nie? Ja ostatnio stwierdziłem, że miałem takiego idola, sobie zrobiłem. No i jak on zaczął gadać o 7 roku, tak zobaczyłem, że facet nie ma zielonego pojęcia o tym wszystkim, nie? On był mądry do pierwszego, drugiego, trzeciego kroku. Tego, co nauczył się na terapiach, to co wyczytał z książek. Ale już 6., 7. krok, no to trzeba, jak to się mówi, to trzeba to zebrać na swoich plecach, żeby to poczuć, nie? O co tutaj chodzi, nie? O jakie braki. I dlaczego w 6. kroku ja mam się stać do usunięcia wszystkich wad, a w 7. kroku do uwolnienia z moich braków, nie? I jakie to są braki? Tutaj założę się, nikt nie ma żadnego pojęcia o tym, nie? Z jakich braków, nie? Wad to każdy wie. Ale wad to okazuje się, że Bóg nie może mi usunąć, bo te wady to On mi dał. Z narodzeniem swoim, nie? Otrzymałem te wady. I nie mogę się ich pozbyć, nie? A tutaj On ma mnie uwolnić od moich braków, nie? I ja zobaczyłem, że te moje braki, to one właśnie mi zagradzają dostęp do tej miłości Bożej, do tej bezinteresowności, do tego człowieczeństwa, co ja to nazywam, nie? Bo ja kiedyś, jak piłem, to tak jak Wiktor mówił, byłem pijany sukinsyn, ale jak przestałem pić, to byłem trzeźwy, ale też jeszcze sukinsyn, nie? Ja myślałem tylko o sobie, dla siebie. Nic mnie więcej specjalnie nie interesowało, tylko żeby tam nie pić i jak najwięcej pożytków z tego mieć. Ale żeby coś robić dla innego człowieka, no to już jest jakaś chińszczyzna, nie? Nie dość, że straciłem tyle lat przez picie, to teraz mam się zająć jeszcze drugim człowiekiem, nie? No i to jest taka szkoła, którą niestety nie każdy potrafi zrozumieć. I dlatego tam jest napisane w tych naszych obietnicach: i spotkasz niektórych z nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Nie wszystkich, że wszyscy nie pijemy i wszyscy się spotkamy. Nie. Niektórych z nas. I ta droga szczęśliwego przeznaczenia, ona niekoniecznie musi być po śmierci, ale ona jest w trakcie mojego życia. I ja nieraz jestem na tej drodze. Nie? Kiedy tak jak teraz się wypowiedziałem i zrozumiałem, że sam się oddzielam. Nie? Sam się oddzielam i nie chcę, żeby Bóg usuwał te moje braki. Czyli ten brak wiary, brak miłości, no i tej nadziei w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja nadzieję to miałem zawsze tylko jedną, że będzie mi coraz lepiej, nie? A tutaj chodzi o tą nadzieję, żebym ja nadzieję niósł innym, że krocząc tą dobrą drogą, można naprawdę szczęśliwie żyć. Wiecie, jak ja byłem na początku, w latach 80., przychodziłem na meetingi i tam ktoś, no ja też dość szybko tam miałem samochód, ale jak ktoś przyjeżdżał samochodem, to ja myślałem, że to złodziej, nie? Bo po prostu musiał ukraść, nie? No bo takie było wtedy pojęcie. Dla mnie w ogóle jakieś uczciwe życie to był jakiś banał, jakaś abstrakcja, nie? Mi się wydawało, że wszyscy są w gruncie źli. Każdy jest zły, wszystko polega na tym, żeby kombinować. A że można uczciwie żyć i być szczęśliwym, no to mnie to zajęło wiele lat, żeby to zrozumieć. Nie?
I dzisiaj wiem, że tylko i wyłącznie w ten sposób mogę być szczęśliwy. Nie to, że mam alternatywy. A, nie, będę dalej kombinował i może będę. Nie, ja wiem po prostu, że jak będę nieuczciwy, to zbiorę tak, jak moi koledzy zbierają. Nie, nie piją, a wszystko im się wali. Także to są takie proste rzeczy dla skomplikowanego mojego umysłu, ale jak sobie je przypominam, to nieraz jakoś mi tam lżej i daję radę. Dziękuję bardzo.